Ze stadionu dziesięciolecia w Warszawie, wszystkich miłośników piłki nożnej w kraju, wszystkich miłośników sportu, wita serdecznie Jan Ciszewski. Proszę Państwa, stadion dziesięciolecia przygotowany na medal. No, chcę tutaj na wstępie od razu powiedzieć, że mecz z Cyprem miał się odbyć w pierwszej wersji na stadionie Wojska Polskiego, ale ze względu na ogromne zainteresowanie kibiców został przeniesiony na stadion dziesięciolecia. I tutaj na wstępie od razu gratulacje i uznanie dla dyrekcji stadionu, dla ludzi, dla robotników, którzy zrobili w ciągu 7 dni na tych 32 hektarach wszystko, aby właśnie w ten sposób ludzie mogli wygodnie na czystych ławkach, na czystych trybunach, na doskonale przygotowanym stadionie oczekiwać na wyjście drużyn Polski i Cypru. No niewątpliwie po zwycięstwie 2-0 w Porto apetyty naszych kibiców wyraźnie wzrosły. Nowa reprezentacja, nowi ludzie, nowy wydział szkolenia, nowi trenerzy. No i powiedzmy sobie szczerze od razu na wstępie, nowi zawodnicy. Przeciwnik niewielki, wiemy o tym doskonale. Przeciwnik, który gra razem w grupie z Portugalią, Danią, Polską. Cypr przegrał 2 spotkania z Duńczykami, 1-5 u siebie i 0-5 w Danii. To ostatnie spotkanie transmitowaliśmy na naszej antenie i widzieli Państwo, że piłkarze Cypru niewiele potrafią, no, ambitni, zadziorni, o nie najlepszej kondycji. O czym świadczy najlepiej rezultat właśnie tego ostatniego spotkania z Danią do przerwy, prowadząc grę mądrą. Cypryjczycy doprowadzili do rezultatu 0-0, no ale po przerwie było 5-0 dla Danii. Zainteresowanie, jak już tu mówiłem na wstępie, ogromne. Prawie cały stadion wypełniony, tylko po 2 sektory za bramkami jeszcze mają miejsca, a tak to głowa przy głowie, ramię przy ramieniu. Wszyscy przybyli, aby oglądać tu rekordowe zwycięstwo naszej reprezentacji. A skoro mowa o rekordach, pragnę przypomnieć, że najwyższe zwycięstwo w historii naszego futbolu, jeśli chodzi o reprezentację, uzyskaliśmy w 1963 roku w meczu z Norwegią. Wówczas wystąpiła młoda drużyna, w której m.in. grał Włodzimierz Lubański. 9-0 nad Norwegią od 1963 roku. Cała historia polskiego futbolu pięknie udokumentowana złotym medalem olimpijskim, srebrnym medalem Mistrzostw Świata. No i teraz w momencie, kiedy rozpoczęła się nowa operacja, operacja Argentyna 76. Kibice piłki nożnej w naszym kraju wierzą gorąco, że i tam na stadionach argentyńskich ujrzą biało-czerwonych kibice całego świata. Może podam na wstępie skład, który jest dla wielu z Państwa ogromnym zaskoczeniem. Wczoraj w momencie, kiedy podaliśmy w wieczorze z dziennikiem zestawienie i nazwiska piłkarzy, którzy wystąpią dziś broniąc barw narodowych naszego kraju, rozdzwoniły się telefony, czy czasem nie nastąpiła jakaś pomyłka. Nic z tych rzeczy, proszę Państwa. A więc w bramce Zygmunt Kukla, obrońcy Henryk Maculewicz, Władysław Żmuda. Teraz jedziemy dalej z obrońcami. Henryk Kasperczak i Bogdan Masztaler. W drugiej linii Zbigniew Boniek, Kazimierz Dejna i Janusz Sybis. I w ataku Andrzej Szarmach, Włodzimierz Lubański i Stanisław Terlecki. No, nie trudno się zorientować, oto właśnie skład w tej chwili na planszy, że właściwie nasza drużyna dziś występuje dwoma klasycznymi obrońcami. Mam tutaj na myśli Maculewicza i Żmudę, którzy grają na stoperach. Maculewicz w Wiśle, Władysław Żmuda w Związku Wrocławskim. Natomiast Kasperczak, Masztaler, Boniek, Dejna, Sybis, Szarmach, Lubański i Terlecki są to zawodnicy, którzy już wielokrotnie występowali w ataku. Dodam jeszcze, że Kasperczak jest grający na obronie jako ostatni. Ten tak zwany libero, prawda, zawodnik, który tam wszystko ma łatać ewentualnie i sam iść z piłką do przodu. Jest to zawodnik ofensywny. Masztaler oczywiście w Odrze gra w linii pomocy jako wchodzący. No i w tej chwili mamy już, proszę Państwa, naszą reprezentację w ciemnych koszulkach, w białych spodenkach. Kazimierz Dejna, który rozgrywa dziś 80. mecz naszej reprezentacji. Kukla, Kasperczak,
Lubański, Sybis. Mamy jednego debiutanta i jubilatów. Mam tutaj na myśli Kazimierza Dejnę, o którym mówiłem już, no i Władysława Żmudę, który po raz 30 rozgrywa mecz w reprezentacji. Będzie po hymnach miła uroczystość, wręczenie pamiątkowych proporczyków dla Żmudy za 25 mecz i dla Dejny za 75. Tak się złożyło, że akurat te mecze obaj ci znakomici piłkarze rozgrywali na obcych boiskach i teraz jest dopiero okazja. Wspominana przed hymnami uroczystość, polska reprezentacja, jej kapitan Kazimierz Dejna. Proszę Państwa, za chwilę skład drużyny Cypru. Prosimy o skład drużyny Cypru. W bramce Pandziaris, obrońcy Patikis, Papaloukos, Lilos, Stylianou, Konstinou, Michail, Sava, Kajafas, Marku, Kanaris. Drużynie Cypru, jeśli chodzi o skład w stosunku do tego meczu, w którym spotkali się z Duńczykami, zaszły niewielkie zmiany. Włodzimierz Lubański, po lewej stronie Andrzej Szarmach i sędzia spotkania Georg Muncz z Węgier, 47-letni urzędnik z Budapesztu, 26 lat, prowadzi mecze piłkarskie. Jest to jego 1500. mecz. Kwiaty. Jego rodacy na liniach, Bela Noć i Laszlo Padan. Polska reprezentacja po lewej stronie z numerem 11, Stanisław Terlecki. Ciekawa sprawa. Gra w tej chwili w ŁKS-ie jako 11-letni chłopak, który rozpoczynał karierę na tym stadionie w szkółce piłkarskiej, którą prowadził wówczas obecny dyrektor stadionu Janusz Wachowiak. Potem cała szkółka została przekazana do FSO, stamtąd trafił do Gwardii Warszawskiej. Tam kształcił się, można powiedzieć, jako piłkarz, a w tej chwili w ŁKS-ie duża forma, liczy 21 lat. Debiutował w Porto, a więc debiutował w meczu z Portugalią. Po prawej stronie zespół cypryjski. Od jedynki do jedenastki, a więc Patikis 2, 3 Papaloukos, 4 Lilos, 5 Stylianou, 6 Konstantinou, 7 Michaj, 8 Sava, 9 Kajafas, 10 Marku i 11
Canaris, trener Jacek Gmoch. Ustawienie naszej drużyny, no jak zdążyliśmy się zorientować po nazwiskach, szalenie ciekawe. Nastawiamy się oczywiście na frontalny atak od pierwszej minuty. Chodzi o to, żeby odnieść w tym spotkaniu rekordowo wysokie zwycięstwo. Gdyby bramki były potrzebne w końcowym obrachunku tej walki między Portugalią, Danią i Polską, wtedy, prawda, jest ten zapas. Rozpoczynają nasi reprezentanci. Przypominam jeszcze raz, w bramce Zygmunt Kukla ze Stali Mielec. Drugi występ w naszej drużynie narodowej. Rozpoczynamy. Na prawym skrzydle z numerem 7 teraz Sybis. Mamy 4, 5, 6 zawodników w ataku. Rozpoczyna w tej chwili Zbigniew Boniek. Przekazanie piłki tam na lewą stronę, coraz bliżej pole karne. Wydaje mi się, że nasi powinni spokojnie rozgrywać. Do tyłu, dodajny strzał ponad poprzeczką. I mamy po pierwszej pięknej akcji strzał kapitana naszej drużyny narodowej, Kazimierza Dejny. Obserwując mecz z Danią, widzieliśmy obronę cypryjską, mocno zgrupowaną, mocno skomasowaną, zwłaszcza w środkowej strefie pola karnego. Wydaje mi się, że trener Gmoch i nasi piłkarze wyciągnęli odpowiednie wnioski po obejrzeniu tego spotkania. Piłka więc w wielu przypadkach będzie wycofywana do tyłu, do nadbiegających z drugiej linii zawodników, tak jak widzieliśmy przed chwilą, kiedy to Dejna z daleka strzelał. Rozpoczyna się teraz atak. Bogdan Masztaler coraz bliżej pole karne, dośrodkowanie, złe, niedokładne. Piłka poza boiskiem. Rozpoczął się więc mecz naszej drużyny narodowej. Po raz pierwszy w tych eliminacjach Mistrzostw Świata na własnym terenie. Stąd też jeszcze raz przypominam olbrzymie zainteresowanie. No a poza tym występ Włodzimierza Lubańskiego, który ponad 3 lata czekał, aby znów znaleźć się w drużynie narodowej. Występ Lubańskiego to też magnes. No i kontra Cypryjczyków. Mają oni dwóch zawodników w przodzie. Dwójka z tyłu uzupełniała. Znów teraz rozpoczynamy z głębi pola. Przechodzi Dejna na prawą stronę do Sybisa. Piłka zbyt mocna. Poza tym jeszcze chcę powiedzieć, że wczoraj wieczorem i właściwie całą noc padał rzęsisty deszcz. W stolicy boisko więc jest śliskie. Piłka poza tym dostaje tego jeszcze dodatkowego poślizgu, stąd w takim przypadku jak przed chwilą, kiedy oglądaliśmy tę akcję biało-czerwonych, piłka uciekała Sybisowi. Strzał z daleka Andrzeja Szarmacha. Cypryjczycy, patrzę teraz na boisko poza monitor, mają w przodzie jednego Sotirisa Kajafasa, tego najgroźniejszego strzelca w Europie. Przypomnę, 39 bramek w lidze. W ankiecie France Football uzyskał pierwsze miejsce, wyprzedzając całą plejadę gwiazd. Mają więc Kajafasa w przodzie, z tyłu 4 zawodników w drugiej linii, reszta drużyny w okolicach własnego pola karnego. Rozpoczynamy teraz. Ładny manewr na lewą stronę. To jest Bogdan Masztaler. Dejna, Szarmach na lewą stronę. Po prawej stronie Sybis. Strzał z drugiej linii. No powinniśmy obserwować dużo tych strzałów z drugiej linii, o czym wspominałem już na wstępie. Rośli obrońcy cypryjscy, Papaloukas, Lilos, Patikis, uzupełniani bocznymi Stylianou i Konstantinu. Teraz przechodzą do przodu. 6 zawodników cypryjskich w okolicach między linią pola karnego a środkiem boiska. I podobna taktyka jak w meczu z Danią. Spokojnie rozgrywają piłkę Cypryjczycy. Raz tylko jednym zawodnikiem zaatakowali w tych pierwszych 3 minutach gry nasze przedpole. Gwizdek sędziego, węgierskiego pana Georga Munczu. Marku faulowany.
Jest blisko Kajafas po lewej stronie. Nie on jednak będzie egzekwował rzut wolny w kierunku naszej bramki, lecz Sawa. Mocny strzał, pewna obrona Kukli. Momentalnie ręką na lewą stronę to już jest Bogdan Masztaler. Teraz jest Henryk Kasperczak. Po prawej stronie jest Żmuda i Maculewicz. Szarmach. Dejna. Szarmach. Znów Dejna. Przechodzą Cypryjczycy. I rozpoczynamy znów lewą stroną. Częściej piłka tam wędruje na lewą stronę. Środek boiska. No nie ma się gdzie spieszyć. Spokojnie. Apelował o to trener Gmoch. Powinni nasi rozgrywać piłkę. Na razie przypomina to do złudzenia stadion w Kopenhadze, gdzie Duńczycy też chcieli bardzo szybko rozpocząć serię bramek przeciwko Cyprowi. Stanisław Terlecki. Ładna kombinacja. Terlecki, narożnik pola karnego. Jeszcze jeden z WUDO, jeden za dużo. Piłka wybita przez Cypryjczyków. Wychodzi poza linię bramkową. Rzut rożny dla biało-czerwonych. Do piłki biegnie Dejna, który od meczu w Porto już chyba będzie cały czas spełniał tę rolę egzekutora rzutów rożnych. Piłka ustawiona. Raz, dwa, trzy, cztery, sześciu, siedmiu zawodników. Wysoka piłka, za głęboko jednak. No, nasi nie zorientowali się. W momencie, kiedy Dejna dochodził do piłki, nastąpił atak z drugiej linii tych zawodników i wejście w pole karne. Piłka niecelna. Kontra Cypryjczyków. Atakują teraz Michałem. Michał z prawej strony. Na lewo do Kanarisa. Kanaris, wysokość pola karnego. I bardzo ładnie do Maculewicza. Henryk Maculewicz z krakowskiej Wisły. Momentalnie na lewą stronę. Długie podanie do Tejny, który teraz szuka miejsca. Jest swobodny tam po lewej stronie. On rozpoczyna atak. Szarmach po prawej stronie. Sybis jest także z numerem 6. Boniek. Boniek coraz bliżej pole karne na lewą stronę. Nie ma nikogo, nie ma Lubańskiego, to znaczy był i Lubański, i Terlecki. I teraz po rykoszecie piłka odbita od Stylianu, wędruje po raz drugi na rzut rożny. Dwa rzuty rożne, żadnej bramki, ósma minuta gry meczu Polska-Cypr na stadionie dziesięciolecia w ramach eliminacji Mistrzostw Świata w Argentynie. Podbiega również z linii obrony Władysław Żmuda. No, ogromna ilość polskich zawodników, piłka półgórna. Ładnie tam wszedł Szarmach, niewykorzystana sytuacja. Żmuda kontra Cypryjczyków, idą teraz środkiem. Kasperczak. Dejna, często kapitan naszego zespołu, wędruje tam na lewą flankę. Teraz znów jest Kasperczak niepilnowany, ma dużo swobody, czeka aż wyjdzie Szarmach. Szarmach, przejście Szarmacha, wejście w pole karne. Grać nie ma nic. 0-0, Polska, Cypr. Rozpoczynają goście. Bramkarz George Pandziaris, 24-letni piłkarz Apoelu Nikozja. Długa piłka. Wcześniej przerwany pojedynek przez sędziego. Rozpoczynamy, to jest Boniek. Sybis ucieka teraz prawą stroną. Janusz Sybis, wejście w pole karne. No i trzeba przyznać, że ta siódemka, niekiedy ósemka zawodników cypryjskich, jak na razie trzyma się bardzo dzielnie, umiejętnie przeszkadzając naszym zawodnikom. Za dużo kroków Pandziarisa z piłką. Rzut wolny pośredni w kierunku bramki Cypru. Atakował tam posiadającego piłkę Pandziarisa Sybis. No i zobaczymy, jak nasi wyegzekwują ten rzut. Jest Lubański, jest też Dejna. Mur odsuwa się na 9-metrową odległość.
Dejna i Lubański, jest także Terlecki, Dejna, piękna Robinsonada bramkarza Pandziarisa. Długie podanie na prawą stronę, ale Cypryjczycy głęboko cofnięci w okolicach własnego pola karnego. Nie mają tam nikogo z zawodników, który mógłby nam zagrozić. W środku boiska rozgrywamy piłkę. Wolno, spokojnie, tym atakiem pozycyjnym powinniśmy przejść. Tak jest, Szybis, narożnik pola karnego, Janusz Szybis. Piękne dośrodkowanie, jeszcze raz Szybis. Dribbling, wyżej, dalej, Terlecki, bramka. Pandziaris. Dwie wyśmienite interwencje bramkarza cypryjskiego. Oczywiście tego rodzaju momenty podobają się publiczności, która, no powiedzmy sobie szczerze, przybyła na ten stadion, aby oglądać ogromną ilość bramek w wykonaniu biało-czerwonych. Na razie jednak mija 10 minut gry i 0-0. Dejna, Żmuda. Masztaler, po raz pierwszy chyba w życiu na lewej obronie, Bogdan Masztaler, prawą nogą, piękne dośrodkowanie, Szybis! Obok. Jeśli chodzi o futbol cypryjski, no winien jestem paru zdań na temat. Właściwie piłkarstwo tego kraju na rynkach międzynarodowych nie liczy się. Ani razu piłkarze Cypru w meczach międzypaństwowych, eliminacyjnych, bądź też klubowych, nie przedarli się przez sito eliminacji, nie zrobili żadnej niespodzianki. No właściwie ostatnio, dopiero w ostatnich rozgrywkach pucharowych, międzynarodowych, Omonia Nikozja zremisowała u siebie z Napoli, z tym słynnym Napoli, w którym gra m.in. Savoldi, 1-1, i to niewątpliwie było ogromną niespodzianką. Długie podanie na prawą stronę, sędzia zmienił kierunek piłki. Cypryjczycy mają teraz na karku czterech naszych zawodników, z tyłu ustawionych trzech w drugiej linii. Wracamy z numerem 3, Papaloukas. Z numerem 8, Sava. I do końca walczył w tej sytuacji Henryk Maculewicz, wygrywając pojedynek, przy czym został popchnięty przez Kanarisa. Oddał to samo Kanarisowi, no i sędzia orzekł, że rzutem wolnym rozpoczną akcję w okolicach naszego pola karnego, choć jeszcze daleko, około 15 metrów, Cypryjczycy. Z numerem 6 Konstantinu, ładnie do tyłu, z siódemką Michaj, próba strzału z dalekiej odległości w okolice górnego rogu, ale daleko w bok. Do tej pory polska reprezentacja w bogatej historii naszego futbolu rozegrała 328 meczów, 135 zwycięstw, 71 remisów, 122 przegrane, 122 przegrane bramek. Strzeliliśmy przeciwnikom 664, tracąc 555, 664, no ale na razie z Cyprem ani jednej, choć już prawie mija kwadrans gry. Idziemy teraz, mając czterech zawodników w przodzie. Andrzej Szarmak, prostopadle, Lubański. Przegrany pojedynek. Walczy Lubański, walczy Kasperczak. I jeszcze Cypryjczycy próbowali przejść środkiem, zatrzymała się jednak ich akcja. Teraz mają okazję dwóch nadal zawodników w przodzie, Maculewicz w potyczce z Kanarisem. I pisz, wymaluj wszystko to, co już oglądaliśmy wielokrotnie. Dejna do środka, do Szybisa. Szybis, ale ten bramkarz Pandziaris dał dowód dużego refleksu. Poza tym jest to szybki zawodnik. Połapał się dość szybko, że nasi zawodnicy wiele piłek adresują. Oj, niedobrze. Kanaris, zagranie do tyłu.
No, mieliśmy szczęście, że tam Żmuda wytrzymał nerwowo do końca, idąc bok w bok z Marku. Cypryjczyk nie otrzymał tej piłki, bardzo mądrze zresztą adresowanej przez swego kolegę na lewym skrzydle. Polacy, znów sytuacja, w której mamy trzech zawodników w przodzie, to jest teraz Masztaler, akcja jednak zatrzymana. Nieprzepisowy atak zespołu polskiego. No i tak, proszę Państwa, minęło 15 minut gry. Dejna, Szarmach nadal operujący z tyłu. Być może, że wymieni się z Lubańskim i Lubański zagra trochę w drugiej linii. Na razie Szarmach. Teraz jest Boniek, po prawej stronie Sybis, odciągający. Szarmach, mocny strzał. Duże trudności miał pan Dżaris, piłka dopiero drugi raz nakrywką wychwycona przez niego. No więc jak na razie, proszę Państwa, okazuje się, że nawet wystawiając 11 napastników, trudno strzelić przeciwnikowi bramkę, jeśli ten gra spokojnie, konsekwentnie, ale wydaje mi się, że w miarę upływu minut Cypryjczycy będą słabli, nie będą już tak sprawni jak w tej chwili. Ładne przejścia, parę akcji i parę sytuacji dość nieciekawych, jeśli chodzi o polski zespół, zwłaszcza ta ostatnia, kiedy to Kanaryz przekazał piłkę na prawą stronę do biegnącego napastnika. Patrzę teraz poza monitor, widzę piłkarza Zagłębia Sosnowiec, Włodzimierza Mazura, który się rozgrzewa. Na razie sytuacja znakomita, Dejna po ziemi. Strzał z bardzo ostrego kąta Terleckiego, który przeprasza swych kolegów. Mogłem podawać, tak? Jest panie Stanisławie, mógł pan podawać. Odbita piłka od obrońcy i właśnie tutaj jest Terlecki. Nie miała ta piłka szans wejścia do bramki. Przy słupku stało dwóch obrońców cypryjskich. Rozpoczynają Cypryjczycy. 20 prawie minut mija na stadionie dziesięciolecia. Kibice ciągle czekają na bramkę, no a bramek jak nie było, tak nie ma. Gwizdek sędziego. Rzutem wolnym rozpoczynamy. Na ekranie był przed chwilą polski bramkarz Zygmunt Kukla. Dejna, bardzo ruchliwy, bardzo widoczny. Boniek prawą stroną. Teraz piłka poza boiskiem. Całym obwodem wrzucają piłkę na boisko Cypryjczycy. Wszystko to dzieje się na wysokości pola karnego naszych gości. 25-letni Stylianu. Maculewicz, Kasperczak, Dejna. O, jeden dribbling za dużo. Cypryjczycy grają krótko, twardo. Od czasu do czasu nawet widzimy ten pressing, co jest dla nas dużą niespodzianką. W przodzie dwóch zawodników, ale jest również trzech naszych. Był Maculewicz. Rozpoczynamy na lewą stronę. Żmuda. Władysław Żmuda, Masztaler. Cypryjczycy nie spieszą się, nie atakują prowadzącego piłkę Polaka. Lubański, Dejna. O, nieporozumienie między Dejną i Szarmachem. Dejna zostawił tę piłkę Szarmachowi, liczył, że wychodzi piłkarz Stali Mielec na czystą pozycję strzelecką, no ale akurat o tym samym myślał Szarmach i stąd też piłka nie poszła w kierunku bramki. I tym razem nie udało się Szarmachowi. Sawa. Żmuda. Kasperczak.
Terlecki tam czeka na lewej stronie, ucieka, to jest na razie Dejna, coraz bliżej pole karne, długa piłka na prawą stronę do Lubańskiego, Lubański głową, wejście Bonika. I pan Munc pokazuje bramkarzowi, no jednak chyba zawadził nogą Cypryjczyk o lewą nogę naszego zawodnika. Kasperczak, Sybis niecelnie. No nie potrafimy na razie rozerwać bardzo szczelnie grającej obrony cypryjskiej. W czasie meczu Polska-Dania-Cypr, oczywiście w cudzysłowie, narzekaliśmy, że Duńczycy nie mogą sobie poradzić z Cypryjczykami, a jednak okazuje się, że Cypryjczycy no, poczynili pewne postępy, jeśli chodzi o grę obronną. Potrafią przez te 20 minut trzymać się dzielnie. Przechodzi teraz Szarmach, Lubański. Szarmach jeszcze raz, no ale atakowany przez Lilosa, pada rzut wolny dla drużyny polskiej. Odległość do linii pola karnego, spora, no nie mówiąc już o bramce. Jest Kasperczak, jest Lubański, jest Dejna, Stanisław Terlecki, cała drużyna cypryjska oczywiście w okolicach linii początkującej pole karne. Dejna. Sześciu zawodników polskich w okolicach muru. Dejna, zaskakujący strzał i znów cudowna parada bramkarza Pandziarisa. Kazimierz Dejna na ekranie. 35 goli w 80 występach. Ten jest 80, przypominam. I jeszcze jeden rzut rożny. Terlecki, Sybis, wysoka piłka. Bramkarz. Niewątpliwie postać numer jeden w tej chwili w tym spotkaniu Polski z Cyprem. 24-letni Gheorghe Pandziaris. Szarmach, Dejna, środek boiska. Jeszcze raz Dejna, po prawej stronie Boniek, znów niecelne podanie. Czterech zawodników niepilnowanych, Szarmach. Ostry strzał w plecy, w nogi. Terlecki, dribbling, zagranie, Terlecki. Przytomne wybicie obrony cypryjskiej, okazja do szybkiego kontratarcia, ale tam jest Żmuda. Żmuda, Dejna. Z prawej strony Sybis, dobry drybler. Piękna centra do góry. Wybicie bramkarza. No, bramkarz już w bramce, główka Bońka, gol! Nie, karny. Ręką obrońca próbował jeszcze ratować sytuację. Trudno powiedzieć, czy uratował, zaraz zobaczymy w powtórce. Strzał Bońka głową. Tak jest, ręką próbował bronić sytuację. Już beznadziejną obrońca Papaloukos. Rzut karny dla zespołu polskiego. Kazimierz Dejna. No. 24 minuta gry. Kapitan naszej drużyny narodowej dochodzi do piłki. Mocny strzał, gol! Kazimierz Dejna w 80. występie w drużynie narodowej uzyskuje prowadzenie dla zespołu Polski w meczu z Cyprem i zdobywa 36. gola. Jacek Gmoch, doktor Garlicki i 23. bądźmy dokładni minuta. Wyrósł od razu. Las biało-czerwonych sztandarów, radość na trybunach. No,
Kibice liczą, że od tej bramki się zacznie. Maculewicz. Jeszcze raz Maculewicz. Dejna. Cypryjczycy nadal nie chwapią się, aby kilkoma zawodnikami przejść w okolice naszego pola karnego. Terlecki, Szarmach, Szarmach do tyłu, ma tam trzech zawodników, jest Dejna. Dejna, bronią się Cypryjczycy, wejście Dejny. Szarmach, strzał, gol! Piękna akcja zespołu polskiego. O właśnie, to jest ta sytuacja. Szarmach z lewej strony, to jest Dejna, zagranie piłki, wejście, wspaniałe Szarmacha. Ściągnięcie tej piłki z powietrza w okolice górnego rogu. No i trener Kulesza po prawej stronie, drugi trener naszej reprezentacji. 2-0 dla Polski. W jednej minucie, proszę Państwa, męcząc się przez 23, w jednej minucie strzeliliśmy dwa gole w drużynie Cypru. Liczymy, że teraz Cypryjczycy troszeczkę rozluźnią szyki po tych dwóch bramkach. Chyba że z góry nastawiają się, aby tutaj ponieść jak najniższą porażkę. No zobaczymy. Na razie akcja zespołu polskiego. Już teraz się zrobiło troszeczkę swobodniej. To jest Dejna. Z precyzją tych podań nie najlepiej. Nadal Dejna. Kółeczko jedno, drugie zagranie. Bardzo dobre właśnie do tyłu. To miało być. To jest Kasperczak. Na lewą stronę. Bronią się rozpaczliwie Cypryjczycy. Lubański tam próbował prawą nogą podawać w lukę do Terleckiego. Maculewicz ze Żmudą, teraz już para obrońców uzupełniana od czasu do czasu w momencie, kiedy przechodzą do tych sporadycznych natarć Cypryjczycy. To tam jest Masztaler, który w tej chwili podawał piłkę. No ale tak, właściwie cała nasza drużyna w ataku, poza wspomnianymi już Maculewiczem i Żmudą. Lubański po prawej stronie, to jest Kasperczak, który już teraz w roli ofensywnie grającego pomocnika opuścił już pozycję, na której rozpoczynał przez parę sekund. To jest Terlecki, jest też Lubański, Terlecki, zagranie do Dejny. Przytomnie zachował się stoper, Papaloukas, bramkarz. Czwarty rzut rożny dla zespołu polskiego i wydawało się, że akcja już jest zakończona, a jednak... Jednak musiał interweniować pan Dżaris. Rzut rożny. Dejna. Wysoka piłka, mocno podkręcona. Bramkarz, daleki wybieg i proszę Państwa, Masztaler po ziemi, ale szkoda, że niecelnie. W momencie, kiedy piłka poszłaby tam w las tych nóg, być może nastąpiłoby tam jakieś dobicie, zmiana kierunku. Sybis. Boniek. Sybis, Boniek, ładna kombinacja, bardzo dobre zagranie. Boniek, dośrodkowanie na lewą stronę, rzut rożny. No tak, już siły powoli opuszczają. Lilos tutaj nie mógł opanować tej piłki, wybił ją poza boisko. Będzie chyba z prawej strony dośrodkowywał Sybis. Posiada piękne uderzenie, czyste. No, żeby mi nie zrobił tylko zawodu. Nie, Sybis, bramkarz. Wcześniej nie atakował nikt w powietrzu bramkarza cypryjskiego. Patykis. Trójką idą teraz Cypryjczycy. W środku z dziewiątką Kajafas. Wysoka piłka, Kanaris, Maculewicz przez siebie i już tutaj ma po prawej stronie, no tak, chciał podawać do Sybisa. Uderzenie w nogę cypryjskiego piłkarza piłką, out. Przeszli teraz sześcioma zawodnikami Cypryjczycy poza linię środkową. Rozpoczyna Dejna, ma po prawej ręce Sybisa, po lewej stronie Masztalera, Masztaler. Tuż koło niego Szarmach, Szarmach, środek boiska. Po prawej stronie Lubański, jeszcze bardziej szeroko teraz tutaj
u dołu ekranu zaraz Państwo zobaczycie Sybisa. Niecelne podanie i szkoda, bo akcja rozpoczynała się bardzo efektownie. Pół godziny minęło, 2-0 dla Polski z Cyprem. Terlecki. Jeszcze raz Terlecki, teraz sunie skrzydłowe UKS-u lewą stroną. Dobre opanowanie piłki, Terlecki. Przerzut, wejście Bońka i strzał Lubańskiego. W bardzo dobrej sytuacji, metr ponad poprzeczką. Proszę zwrócić uwagę na bardzo energiczne i wspaniałe wejście tu piłkarza Widzewa, Zbigniewa Bońka, który wszedł czysto w tę sytuację. No, a że nie trafił w piłkę, to inna sprawa, ale miał tam na karku trzech piłkarzy Cypru. Rozpoczynają Cypryjczycy. Popychany rękami Sawa. Przez Żmudę rzut wolny dla gości. Przechodzi teraz Marku Canaris. Kajafas w okolicy naszego pola karnego. Prosimy powtórzyć z piłki stojącej. Środek boiska dokładnie. I spalony, tak. Bardzo sprytny manewr naszych zawodników. Czterech tam Cypryjczyków było ustawionych w murze naszych obrońców. W momencie, kiedy piłka szła do przodu, nasi zrobili dwa kroki w przód i spalony aż trzech Cypryjczyków w szarmach. Środek boiska po prawej stronie Maculewicz, który teraz coraz częściej przechodzi do ofensywy. To jest szarmach spełniający rolę takiego wahadłowego napastnika, który jest i w przodzie, i w tyle. Oto on. Pięknie odebrał tę piłkę, nadal Szarmach z lewej strony, wejście w pole karne, Szarmach płasko. Indywidualna, wspaniała akcja Andrzeja Szarmacha, którego widzicie Państwo na ekranie. O właśnie, jeden, drugi, slalom, wejście odważne między trójkę zawodników i Andrzej Szarmach, 26-letni piłkarz Stali Mielec, wychowanek Arki, potem Górnik Zabrze. Nie zaskoczył bramkarza pan Dziarisa. Dejna z Bońkiem. Strata piłki. Cypryjczycy. Trzech w przodzie. Kajafas, no ładnie tam się chroni ciałem, dopiero teraz odebrano mu piłkę. Pięciu Cypryjczyków, mamy okazję. Dejna, Sybis, szalenie ruchliwy jest piłka Śląska Wrocław, coraz bliżej pole karne, Sybis. Terlecki zaczekał, aż skiksuje obrońca. Ostro atakują Cypryjczycy od czasu do czasu. Maculewicz. Boniek. Piękne tam zagranie było głową Masztalera. Szarmach po prawej stronie. Lubański. Dejna. Wejście w pole karne. Dejna. I ślicznie to wyłożył Lubański. Dejnie. Na centymetry dosłownie. Ale było tam trzech zawodników cypryjskich. Jeszcze raz Dejna. I w akrobatyczny sposób pięknie Terlecki przechwycił tę piłkę, właściwie przedłużył ją lewą nogą. Ale i to nie zaskoczyło pan Dziarisa. O właśnie. Stanisław Terlecki, 21 lat. Przypominam, Łódzki Klub Sportowy. Czwórka Cypryjczyków. Marku. Bardzo szybki Żmuda. Dobry start.
My wrzucamy piłkę na boisko do zakończenia pierwszej połowy. 10 minut, 2-0 dla naszej drużyny. Sybis cofający się, operujący wzdłuż linii właściwie od jednej chorągiewki do drugiej. Bardzo nam się podoba. Niewielki piłkarz, ale ogromne serce, to znaczy niewielki wzrostem, przepraszam, ale ogromne serce, zaangażowanie i przytomność umysłu Janusza Sybisa. Tego z siódemką, o właśnie tu u dołu ekranu. Polska gola! No, gwizdy na trybunach, ale nie dziwię się Cypryjczykom, chcą trochę odetchnąć. Spóźnił się Szarmach. Nie można mieć o to pretensji, bardzo pracowity. Teraz jest Dejna, Lubański, Sybis, Boniek idzie na prawego łącznika, Sybis, Szarmach, Dejna, nie można było prawą, teraz Sybis, znów piękne dośrodkowanie i niewykorzystana sytuacja. Ileż tych centr tutaj oddaje z prawej strony Janusz Sybis, nasi jednak w tych powietrznych walkach o piłkę przegrywają. Wiele pojedynków z Cypryjczykami. Rozpoczyna Terlecki, obok niego Szarmach, za jego plecami. Zmiana kierunku, Terlecki, strzał bardzo ostry tuż przy słupku. No właśnie, Szarmach tam jest teraz za plecami. Można było zagrać tę piłkę do Szarmacha, ale Terlecki jeszcze raz, właściwie drugi raz w tym spotkaniu, zdecydował się na próbę zaskoczenia bramkarza cypryjskiego. Boniek, Maculewicz, długa piłka do środka, nie zbierają jednak tych piłek nasi pomocnicy, nie zawsze są dobrze ustawieni, no tu nie można mieć żadnych pretensji, to ustawienie można powiedzieć zespołu polskiego arcyciekawe, zastosował trener Gmoch po raz pierwszy, jeszcze nigdy w naszej drużynie narodowej nie grało aż tylu napastników, aż tylu ofensywnych pomocników. I znów wysokość pola karnego. I znów atak zespołu polskiego. Boniek głową do tyłu. Szarmach. No i panie Kazimierzu, mowa do Kazimierza Dejny. Tu już ta indywidualna akcja nie miała absolutnie szans powodzenia. Zbyt dużo było Cypryjczyków. Właściwie przez moment, z wyjątkiem Kajafasa, wszyscy na własnym polu karnym. Boniek musi wrócić, ponieważ nie było na tej pozycji Maculewicza, był przesunięty trochę do środka. Sybis czeka na Szarmacha, Szarmach, Sybis, narożnik pola karnego, jeszcze raz Szarmach, bardzo przytomne zagranie Sybisa, jeszcze raz Sybis, bardzo to ładnie, lewą, prawą nogą dośrodkowanie tam na lewą stronę, oj, uciekła piłka Masztalerowi, a szkoda. Konstantinu. Kasperczak. Świetny piłkarz Stali Mielec. Mimo swych 30 lat nadal utrzymuje się w wybornej kondycji. Szybkość, ambicja ogromna u piłkarza Stali Mielec. Mowa o Kasperczaku. Sybis. Dejna. Sybis. Odległość zbyt duża. Dwójką w przodzie, trójką z tyłu teraz Cypryjczycy, Masztaler. Pomoc ręką, rzut wolny dla Cypru. Wrócili nasi teraz. Mamy pięciu naszych zawodników w okolicach pola karnego. Nie powinno nam się tu nic złego przytrafić. Przypominam, każda bramka może się liczyć w końcowym obrachunku Portugalia, Polska, Dania. Brawo!
Rozpoczyna Boniek. Szarmach. Boniek. Róg. Upartość, ambicja zawodników Cypru godne pochwały. 6 minut do zakończenia pierwszej połowy. 2-0, no ale bramki wiszą w powietrzu. Janusz Sybis. Półgórnie, Terlecki i gol. Kazimierz Dejna, druga bramka. Oto Janusz Sybis, którego chwaliłem za miękkie, przytomne dośrodkowania. Piękny przerzut tam na lewą stronę i tutaj dołożenie właściwie nogi przez kapitana zespołu polskiego. Trzecia bramka, o właśnie, bardzo to ładnie redaktor Budny nam pokazał. Dziękujemy bardzo, Władysław Żmuda jako ostatni składał gratulacje Dejnie, no ale nic dziwnego, najdalszą drogę musiał odbyć, aby podziękować za bramkę Kazimierzowi Dejnie. Rozpoczynamy od środka, pięcioma teraz zawodnikami. Lubański czeka, aż podejdzie blisko Sybis. Lubański, Boniek, Szarmach, Żmuda, obok Kasperczak, Terlecki, Kasperczak, długa piłka, teraz cała defensywa cypryjska w okolicach Sybisa, Sybis. Zwód na prawo, podanie na lewo, to jest Boniek, coraz bliżej pole karne. Strzał Bońka w plecy, kontra Cypryjczyków, mają w przodzie dwóch zawodników, jednego tylko mamy obrońcę, ale pokpił sprawę Canaris. Był taki moment, że dwóch Cypryjczyków dobierało się do skóry jednemu Polakowi, ale daliśmy sobie radę. Znów Sybis. Lubański, za jego plecami Kasperczak. Lubański. Jeszcze jeden dribbling, złe podanie, niecelne. Kasperczak, no bramkarz, wspaniała powietrzna parada bramkarza cypryjskiego, tam jeszcze któryś z jego rodaków przypadkowo oczywiście uchylił się, Pandziaris wpadł na jego plecy, no widzieliśmy w takich sytuacjach bardzo groźne kontuzje, o właśnie to jest to, bramkarz cypryjski nadal na ziemi, no szkoda by było, aby ten niezwykle utalentowany 24-letni piłkarz zszedł z boiska, ale to może być nawet i kontuzja kręgów. Wyjście, jest tam Dejna, jest też obrońca Lilos, przez plecy Lilosa, Dejny, upadek. Już nie tak bardzo kontrolowany, ale mamy nadzieję, że na te 4 minuty przed końcem świetny piłkarz cypryjski znajdzie się między słupkami. Oklaski na trybunach. Tak jest, z prawdziwą przyjemnością widzowie witają Pandziarisa. No, przyjemnie patrzy się na te powietrzne parady i piękne akcje bramkarza cypryjskiego. Szarmach mający po prawej stronie Lubańskiego. Nie wszystkie te podania, nie wszystkie te zagrania naszej reprezentacji są precyzyjne. Bierze się to stąd, że jednak ogromna ilość tamtych Cypryjczyków jest i trudno po prostu znaleźć lukę. Zawsze tam któryś wystawi nogę. Nasi próbują różnych historii, o właśnie chociażby tak jak ta, przerzutów. Teraz mamy trzech zawodników z prawej strony. Na lewej stronie ustawia się też trójka. Prostopadle do Lubańskiego. Lubański w okolicach pola karnego. Nie udało mu się jednak zagrać piłki do nadbiegającego z tyłu Dejny. Żmuda odbył teraz 40-metrową wędrówkę, a rozpoczyna akcję z naszego pola Kasperczak. To już jest Masztaler.
To już jest Szarmach, coraz bliżej pole karne, zmiana kierunku, dobre zagranie Szarmacha, to jest Dejna. Tam na lewej stronie Stanisław Terlecki, wysokość pola karnego, krótki drybling, czekamy na dośrodkowanie. Terlecki, dośrodkowanie, wysoka piłka, główka Bońka i cudowna parada Bandziarisa. Wspaniała to była akcja, chyba najpiękniejsza akcja z tych, które oglądaliśmy. Od Kasperczaka do Terleckiego. I potem ta efektowna główka Bońka i jeszcze piękniejsza parada Bandziarisa. 3-0 dla Polski. Około 2 minut do zakończenia pierwszej połowy. No więc wydaje mi się, że plan bramkowy, jeśli chodzi o pierwsze 45 minut, został wykonany. Cypryjczycy nadal pełni ambicji i wigoru. Kanaris, Michail, Kajafas, bardzo daleki strzał, piłka odbiła się jeszcze od nóg któregoś z naszych obrońców. No i teraz mieliście Państwo w tej paradzie kukli okazję zaobserwować, że boisko rzeczywiście jest śliskie. Pierwszy rzut rożny dla drużyny Cypru. Ale i w takiej sytuacji Cypryjczycy mają na naszym polu karnym tylko 3 zawodników. Jest tam naszych aż 6. Kanaris w okolicach żółtej chorągiewki, dośrodkowanie, głową do Bońka, Boniek, odważnie idący teraz, Dejna, Savva, wraca Sybis, Sybis wywalczył tę piłkę, rozpoczyna Kasperczak, tam już mamy na lewej stronie Masztalera, Stanisław Terlecki, sunie teraz w okolicach jego aż 4 zawodników. Terlecki, aj, dośrodkowanie zbyt płytkie i bramkarz bez trudu wychwycił tę piłkę, ale chyba piłka była już, tak jest, poza linią bramkową. No więc kilka zagrań bardzo pięknych, efektownych, dużo strzałów, no a przede wszystkim pasjonujący jest ten pojedynek naszej drużyny z bramkarzem Cypru Bandziarisem, no i z bardzo ambitnie grającą obroną drużyny Cypru. Ostatnie sekundy pierwszej części meczu, no ale i w ciągu paru sekund można strzelić bramkę. Boniek, zbyt mocne podanie, znów ta piłka dostała poślizg. Georg Muncz, uważnie prowadzący spotkanie, arbiter węgierski. Cypryjczycy, ostatnia akcja w tej części meczu zespołu polskiego. Na lewą stronę to jest Terlecki, koło niego Papaloukas. Terlecki i teraz w prawo pójdzie, a jednak tam Patikis przeszkodził. Rzutem wolnym rozpoczął od własnego pola karnego akcję piłkarze Cypru. Sędzia doliczył tę minutę w momencie, kiedy był faulowany bramkarz cypryjski. Przypomnę historię bramek. Dejna, 24 minuta z karnego, Szarmach w paręnaście sekund później po zagraniu Dejny i Dejna na 3-0 w 41 po zagraniu z rogu Janusza Sybisa. Proszę Państwa, 3 bramki, sporo sytuacji. Kończymy relację z pierwszej części. Jacek Gmoch, no trudno powiedzieć, czy zadowolony. My chyba tak. Czekamy po 10 minutach na dalsze gole w wykonaniu biało-czerwonych. Animusz wśród kibiców nie ustaje, flagi biało-czerwone, radość ogromna. No wszyscy liczą, że za chwilę rozpocznie się ten strzelecki popis biało-czerwonych. Na razie 3 bramki i 1 zmiana w zespole polskim. Proszę Państwa, w pierwszej połowie nasza drużyna grająca w tym niezwykle eksperymentalnym ustawieniu, powiedziałbym, miała jeszcze okresy takie, że nie wszyscy zawodnicy wzajemnie rozumieli się, no ale w miarę upływu czasu, właśnie tutaj jak Terlecki pokazuje Mazurowi, co ma robić w momencie, kiedy będzie miał piłkę. Podaję jeszcze na wszelki wypadek, oczywiście dla tych,
którzy nie zdążyli wynotować lub dopiero zaczynają oglądać naszą transmisję. Z numerem 16 Włodzimierz Mazur z Sosnowieckiego Zagłębia, piłkarz, który rozpocznie grę w drugich 45 minutach, a poza tym w bramce polskiej Zygmunt Kukla, obrońcy numer 2 Henryk Maculewicz, numer 3 Władysław Żmuda, numer 5 Henryk Kasperczak, dalej numer 6 Zbigniew Boniek, numer 10 Kazimierz Dejna, numer 7 Janusz Sybis, numer 9 Andrzej Szarmach, numer 8 Włodzimierz Lubański i numer 11 Stanisław Terlecki. Bramki, dwie Kazimierz Dejna i jedną Andrzej Szarmach. Rozpoczynający Pryjczycy grający w białych koszulach i w granatowych spodenkach, nasi w czerwonych koszulkach i w białych spodenkach. Piłka już w okolicach bramkarza cypryjskiego, wybicie na wysokość dwóch pięter tam na lewą stronę i w środku mamy Kasperczaka, to jest Włodzimierz Mazur na nietypowej pozycji, ale już z lewej obrony zawędrował do środka. Teraz Terlecki wraca poza środkową linię boiska. Zbigniew Boniek był z prawej strony, teraz będzie nieco chyba z lewej grał, o czym mówił tu kolega Pawliczak. Prawa strona, Sybis, przejście, teraz Andrzej Szarmach, wysokość pola karnego, piękne dośrodkowanie. Dejna nie doczekał się na piłkę, ale jeszcze tam wchodzi odważnie Szarmach. Sytuacja zaprzepaszczona, wychodzą kontrą Cypryjczycy. Czterech, teraz pięciu zawodników ich w środku. Ładne podanie między dwóch zawodników. Na lewo ustawia się ten król strzelców Ligi Europejskich, Kajafas. Oto on przy piłce. Przeszkadza mu Żmuda. Jest także Boniek, z lewej strony Terlecki. Teraz Stanisław Terlecki rozpoczyna rajd lewą stroną. Szybko przekazuje piłkę do Mazura. Mazur zbliża się pod pole karne. Już jest za narożnikiem. Wchodzi podpychany, zahaczony przez obrońcę cypryjskiego. Sędzia jednak pokazuje, że wszystko było w porządku. No a naszym zdaniem nie wszystko. O, i właśnie w tej chwili prawą nogą, a tak jednak na piłkę, drugą nogą jednak zahaczył Cypryjczyk Mazura. Piłka w grze, w środku boiska. Zagranie do Żmudy. Zostawiliśmy teraz na naszej połowie dwóch Cypryjczyków. To jest Kazimierz Dejna. Rozrzedziły się trochę szeregi w okolicach obrony drużyny cypryjskiej. Mocne podanie na lewą stronę. Lubański czeka na piłkę. Jest Terlecki, piłka poza boiskiem. Kto będzie wrzucał? Polacy. Z tyłu Mazur. Jest także Boniek. To jest Kazimierz Dejna. No, nie było to najlepsze podanie. Dalej Cypryjczykom się nie udała sztuka. Na lewo do Terleckiego. Szarmach, wysokość pola karnego, na lewą nogę bierze teraz piłkę. Terlecki, z lewej strony Mazur, jeszcze raz do Szarmacha. Cała drużyna cypryjska na własnym polu karnym. Szarmach, wyłożenie piłki Terleckiemu. Obok. Sytuacja dobra, podziękowanie Terleckiego. Szarmachowi bardzo to ładny gest. No, jakże ważna atmosfera, dobra atmosfera w drużynie jest, nie muszę chyba nikomu mówić. Stanisław Terlecki, którego już arkusz personalny podałem w pierwszej połowie. Łódzki Klub Sportowy, 21 lat, drugi występ w reprezentacji. No, ale skoro już mowa o Terleckim, przypominam, że tu na terenach właśnie Stadionu Dziesięciolecia rozpoczynał swoją karierę jako 11-letni chłopak. I piłkarz, gdzie mówi się o podobnych ruchach i sylwetce do Roberta Gadochy. No proszę popatrzeć, rzeczywiście, teraz idzie na lewą nogę. Wysokość pola karnego, zatrzymał się prawą nogą do Bońka. Boniek przepuszcza piłkę, Szarmach po ziemi i od bramki wybijać będzie pan Dziarys, ale chyba przedtem tam odbiła się ta piłka od nóg któregoś z zawodników greckich, cypryjskich. Jeszcze raz ta sytuacja, przepuszczenie bardzo sprytne, strzał jednak Szarmachowi nie wyszedł. Róg, Dejna, wysoko i teraz spada ta piłka jak kamień, ale już połapał się po 10 minutach, o czym mówiłem, pan Dziarys i grający świetnie na przedpolu własnej bramki, bramkarz cypryjski wiele tego rodzaju piłek wychwycał. Głębi pola rozpoczynamy akcję. Długo, mocną piłką na prawą stronę. Wysokość pola karnego.
rzucamy piłkę do Sybisa. Jeszcze jeden chyba aut. Nie, jednak piłka na boisku tylko przez moment. 5 minut upłynęło drugiej połowy. Nadal rezultat z pierwszej części gry. 3-0 dla biało-czerwonych utrzymuje się. Kajafas, Sotiris Kajafas, 26-letni piłkarz. Cypru przy piłce, Szarmach. Z lewej strony Mazur z numerem 16, jest także Terletki. Mazur do Szarmacha. Bardzo dobrze gra Szarmach, głęboko cofniętego. Piękne podanie Szarmacha, jeszcze piękniejszy strzał Sybisa z lewej nogi. O Sybisie w pierwszej części mówiłem, że jest zawodnikiem niewielkiego wzrostu, tylko 1,62 m, ale za to jego technika, operowanie lewą, prawą nogą, strzały do środkowania, no, mogą być wzorem dla znacznie wyższych piłkarzy. Zresztą pięknie bity rzut rożny zamienił Kazimierz Dejna na trzecią bramkę w pierwszej połowie meczu. Kasperczak w pojedynku z Kanarisem. Piłka poza boiskiem, wrzuca Henryk Kasperczak, którego za wytrwałość, za świetną kondycję chwaliłem w pierwszej połowie. Niemłody, 30 lat. Piękna akcja prawą stroną. Sybis walczący jeszcze po utracie piłki. Nie dał rady jednak Cypryjczykom. Teraz dziesiątka Marku i gwizdek sędziego, że spalony, a Cypryjczyk pokazuje, że Mazur był trochę bliżej naszego bramkarza Zygmunta Kukli. Kukla w pierwszej połowie miał jeden mocny strzał z rzutu wolnego Cypryjczyków. Był jednak świetnie ustawiony, bez trudu pewnie tę piłkę wychwycił. Poza tym bezrobotny. Dejna, po prawej stronie Boniek, na lewej stronie Szarmach, w środku Lubański. Tutaj z jedenastką Terlecki, akcja zespołu polskiego. Zagranie do Lubańskiego, Lubański do Mazura. Wybicie piłki, znów jest Kasperczak. Michał. Piłka poza boiskiem, Terlecki. Szarmach, dużo tych akcji mamy teraz z lewej strony. Nie wszystkie jednak kończą się one dobrym podaniem do naszych napastników. Mam na myśli tutaj te dośrodkowania z głębi, tu z lewej strony. Dejna. Wydawało się, że przechwyci tę piłkę. Deszcz zaczyna padać coraz mocniej. Sybis. Boniek. Trudna do opanowania piłka. Jeszcze był Kozioł, Terlecki. To już była lepsza sprawa. Powrócił w okolice własnego pola karnego Michał. Polacy, Szarmach, po prawej stronie Boniek, Szarmach, no bardzo to daleko było do bramki. No i podobnie jak w pierwszej połowie, te pierwsze minuty, ten pierwszy okres gry w wykonaniu naszej drużyny niezbyt ciekawy, sporo chaosu, mało tych przerzutów, zwłaszcza na prawą stronę, tutaj częściej piłka na lewej. Teraz przejście Lubańskiego, piłka poza boiskiem, aut wrzuca grający po raz 68 w reprezentacji Włodzimierz Lubański. Jest Sybis, jest Dejna. Niecelnie Dejna, ale teraz wchodzi Dejna i proszę Państwa, obok bramki w znakomitej sytuacji Andrzej Szarmach. W znakomitej sytuacji niewykorzystanej po raz czwarty. Wielu piłkarzy w tym dzisiejszym spotkaniu gra na nietypowych dla siebie pozycjach, no ale wielu z nich prezentuje sporą uniwersalność. Stąd też każdy na takich pozycjach jest przydatny. Teraz Boniek. Kajafas.
Dobrze idą teraz Cypryjczycy, ładny ich atak, jeden z piękniejszych ataków tej drużyny. Zagranie jest Maculewicz, jest także Kanaris walczący do końca. No, ale w tym pojedynku w końcowym efekcie lepszy okazał się Maculewicz. To już jest Sybis, już przejście środka boiska. Niecelne podanie. Michaj. Boniek, Terlecki. Blisko niego Mazur. Jest także Lubański, ale wyjechał w tym dryblingu z piłką poza boisko zawodnik ŁKS-u. Kasperczak. I znów Kasperczak, Boniek, Mazur. Obok Kasperczak. No w momencie, kiedy trener Gmoch w Porto ustawił Kasperczaka jako tego ostatniego w naszej obronie, było wiele dyskusji. Okazuje się, że ten inteligentny zawodnik na każdej pozycji potrafi grać i dzięki swej rutynie, doświadczeniu, świetny przegląd sytuacji, Henryk Kasperczak w rozmowie z nami stwierdził, że no, nawet to jest ciekawa pozycja i kto wie, czy na stare lata, jak to określił, właśnie na tej pozycji nie zakończy swojej kariery. Mazur, po prawej stronie Szarma, nadal głęboko operujący. Terlecki i prawy obrońca Patikis. Parę pojedynków, trzeba przyznać, czy Cypryjczyk wygrał z Polakiem. No, teraz zobaczymy. Tym razem się nie udało. Blisko linia boczna bramkowa, piłka poza boiskiem. Obok chorągiewki wrzucamy na boisko piłkę. Lubański. Nadal Lubański. I piękny strzał, świetny strzał Włodzimierza Lubańskiego. Oto on, 29 lat, 46 bramek w reprezentacji, 68 występ. Debiutował w 63 roku we wspomnianym przeze mnie meczu z Norwegią, kiedy to polska drużyna odniosła do tej pory w swojej historii meczów międzypaństwowych najwyższe zwycięstwo, aż 9-0. No, takiej bramki jeszcze nie widzieliśmy. Wybita piłka przez bramkarza od pleców o mały włos nie znalazła się w bramce. Out. Stylianu, stoper drużyny, bramkarz. 12 minut minęło gry w drugiej połowie. Nadal rezultat z pierwszej części meczu 3-0 Cypryjczycy. Mazur z lewej strony Szarmach. Boniek, Żmuda, Dejna. Mimo ciężkiego terenu ładnie ta piłka wędruje od zawodnika do zawodnika, no ale chcielibyśmy oglądać bramki. Szarmach, Dejna, Cypryjczycy nie atakują, cofają się. Próbujemy ich wywabić. Ich piękny strzał, wspaniały strzał Maculewicza z 40 metrów. Teraz Boniek, gol! Zbigniew Boniek, cudowny strzał. Wspaniały strzał, najpiękniejszy w tym meczu. Proszę zwrócić uwagę, ułożenie ciała kapitalne. Oto właśnie Zbigniew Boniek lewą nogą w górny róg i zaskoczony kompletnie bramkarz Pandziaris przepuszcza piłkę do siatki. Warto jeszcze raz zobaczyć tę sytuację. Rzeczywiście to było zupełnie coś pięknego. Zbigniew Boniek, proszę Państwa, najmłodszy w naszej drużynie, 20-latek, piąty występ w reprezentacji i drugi gol tego zawodnika. Świetne warunki fizyczne, 1,81 m wzrostu, 72
kilogramy. 59. minuta meczu, strzał z około 30 metrów, 4-0 dla Polski. Bonik teraz w środku, atakuje, znany jest z nieustępliwości, z dużej zadziorności, kontra Polaków. No akurat Terlecki podbiegł do linii, gdzie jest trener Ryszard Kulesza i stąd nie było go na pozycji lewoskrzydłowego. Jakaś wskazówka naszego trenera, przechodzący Pryjczycy, Maculewicz, Boniek teraz na prawej stronie, blisko narożnika pola karnego. Boniek przyspiesza wejście w pole karne, ale Cypryjczycy ratują się wybiciem piłki już tylko byle dalej od własnego pola karnego. Ósmy rzut rożny dla zespołu polskiego. Kazimierz Dejna, 15 minut gry mija drugiej połowy. Rzut rożny. No, pośliznął się w ostatniej chwili Kazimierz Dejna. Jeszcze raz i znów wysoka piłka. Żmuda, bramkarz, szalenie daleko wybiegający. Atakowany przez naszych zawodników nieprzepisowo w momencie, kiedy wychodził do tego dośrodkowania rzutem wolnym, rozpoczną Cypryjczycy z własnego pola karnego. Mazur, Żmuda, Boniek. No ciekawa sprawa, ten Boniek bardziej widoczny jest w drugiej połowie, w momencie kiedy jest zawodnikiem bardziej atakującym. Terlecki, mający za plecami Mazura, wybiera jednak dwóch Cypryjczyków, trzeci wychodzi z piłką, ale naciskany przez Kasperczaka traci kontakt z piłką. No powiedzmy sobie szczerze, że wielu kibiców liczyło, że po 60 minutach gry wynik będzie znacznie wyższy. No ale jeszcze całe pół godziny, a Cypryjczycy już w 11 bronią się. Ciężko się tam przedrzeć. Dejna, ładny atak. Dejna, wejście w pole karne, bramkarz. Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Róg za rogiem to znak, że obrona cypryjska już pęka w szwach. Już coraz mniej siły. Bramkarz. Mazur. Żmuda. Szarmach. Tak jest. Tylko szeroko. Tylko właśnie operowaniem na flankach można jakoś znaleźć lukę. Kontra teraz Cypryjczyków. Kanaris. Czeka, żeby ktoś przyszedł z pomocą. No nie doczekał się chłopak, chociaż tam z tyłu bardzo szybko biegli mu w sukurs jego rodacy. Zespół Polski. Sybis tam ucieka teraz prawą stroną, już zniknął z ekranu. Teraz jest Dejna. Na lewą stronę. Kasperczak. Nie wyszedł strzał Henrykowi Kasperczakowi, znakomitemu piłkarzowi Stali Mielec. Piękna sylwetka, piękna postać. Jak dziś pamiętam, to jego cudowne podanie życia, jak określił w meczu Polska-Włochy na Mistrzostwach Świata, kiedy to po tym takim pięknym dośrodkowaniu Kazimierz Dejna strzelił jedną z najpiękniejszych bramek w historii Mistrzostw Świata. Faulowany Cypryjczyk. Przez Bońka. No stary, nie obrażaj się, nie ma o co. Sędzia, pan Georgi Muncz, wzywa Bońka, upomina. Cypryjczyk leży na ziemi, a więc to starcie odczuł mocno. Patrzę teraz w okolice ławki rezerwowych zawodników polskich. W drużynie cypryjskiej chyba będzie zmiana. Schodzi jeden z
zawodników cypryjskich, no a to nie ten, co był kontuzjowany, a następny tam jeszcze nie podniósł się z ziemi. Przypomnę, że obowiązują dwie zmiany, w tym bramkarz, no i jeśli trener Panikos wykorzysta teraz dwóch zawodników, jednym z nich, który schodził, był Michał. No i za chwilę zobaczymy, kto opuści jeszcze boisko, chyba że lekarz doprowadzi do kondycji należytej leżącego w tej chwili chyba Lillosa. Numer 13 powrócił na ławkę. 14 się przygotowuje. Oddaję głos koledze Pawliczakowi. Może tam na dole lepsza informacja. Ja siedzę na wysokości dwóch pięter. Proszę bardzo. Tak, więc to była dyskusja krótka, burzliwa, ale już decyzja zapadła. Georgi Aristidou, debiutujący w reprezentacji, po raz pierwszy z Olympiakosu, 23-letni piłkarz, wchodzi za Stefanisa Michaela. Dziękuję bardzo. Numer 14. Aristidou. Rzutem wolnym rozpoczynają piłkarze Cypru. 20 minut gry minęło. Znów chyba sędzia doliczy, podobnie jak w pierwszej części meczu, jedną minutę do tych 45 drugiej połowy. Mimo już fatalnych zupełnie warunków atmosferycznych, deszcz. Żaden z kibiców nie opuszcza stadionu. Już w tej chwili prawie komplet. I daleki strzał obok bramki z Kilianu. Strzał kiepski. Kukla, rozpoczyna Boniek, Mazur, Terlecki, zdążył i niecelnie. No, Stanisław Terlecki w drugiej części meczu trochę nam się tutaj popsuł, wiele takich niecelnych podań, nie dość dobrze skoncentrowany chyba. I znów Boniek. Mazur. Dejna, bardzo dobre podanie piłkarza Zagłębia. Dejna, piękny strzał i nadal w wybornej formie Pandziaris. Przyznam się szczerze, że po pierwszych 45 minutach, kiedy ten Pandziaris fruwał tam między słupkami i poprzeczką, byłem przekonany, że w drugiej części meczu no już kondycyjnie troszeczkę będzie słabszy, a tymczasem nadal odbicie świetne, nadal kapitalny refleks i wiele pięknych parad. Środek boiska. Cypryjczycy mają teraz w przodzie dwóch zawodników po obu skrzydłach. W środku tam uwikłany w potyczkę Sawa. Maculewicz. Gwizdek sędziego. Gwizdek sędziego. Rzut wolny na wysokości pola karnego drużyny polskiej. Mamy sześciu zawodników polskich. Wysoka piłka. Mazur główką do Dejny. Jeszcze wyjaśnia sytuację. Żmuda na lewo. Terlecki. Błyskawiczny rajd zawodnika polskiego. Piękne przekazanie piłki. To jest Andrzej Szarmach z powrotem na pole karne, ale powrót Cypryjczyków już pięcioma zawodnikami. Aut. Blisko nadal pole karne Cypru. 4-0 dla Polski. 24 minuty gry minęło. Kasperczak, Lubański, Dejna. Lubański, Dejna. Bramkarz, pusta bramka. Sybis. Spalony. A szkoda. Szybkie, błyskawiczne piłki między Lubańskim i Dejną. Niewykorzystana sytuacja przez Dejnę. Wydaje mi się, że Lubański chyba był w dogodniejszej pozycji. Oddał jednak piłkę na prawą stronę. Nie znalazła ona jednak drogi do siatki Cypru. Maculewicz. Dobrze radzący sobie tam na prawej obronie.
spokojne interwencje, długie podania. Teraz jest Szarmach. Chyba zrewanżuje się Terleckiemu, ale nie, zmiana kierunku idzie w drugą stronę. Nadal Szarmach. Dejna po prawej stronie, Maculewicz. Wysokość pola karnego, mocne podanie. Przed polem karnym są tym razem Polacy. Boniek, znów cudowny strzał i kapitalna obrona. Sybis ponad poprzeczką. No ten Boniek po tej bramce, cudownej zresztą strzelonej z 30 metrów, teraz też przyłożył mocno prawą nogą, zmuszając do największego wysiłku bramkarza cypryjskiego. Tak, panowie, zdaje się, nie wolno. Piłka musi opuścić pole karne. Wraca 5 metrów przed bramką. Wybicie prosto do Dejny. Dejna ma teraz na prawej stronie Lubańskiego. Wybiera Terleckiego. Terlecki, Bońka. Z powrotem piłka do Bońka. Jest również i Kasperczak, ale Boniek tutaj nie oddał piłki na lewą stronę. Żmuda. Ładne zagranie naszych zawodników teraz, przekazanie piłki z powietrza do Kasperczaka, Kasperczak do Dejny. Proszę zwrócić uwagę na grę Henryka Kasperczaka, tego z numerem 5. Gra w obronie jako ten ostatni, ale dzięki temu, że często piłki są adresowane do niego, Kasperczak robi te 20-30 metrowe rajdy i obsługuje swoich kolegów albo na lewą, albo na prawą stronę. To jest Terlecki, ściąga na siebie obrońców. Ładna centra głową poza boisko, rzut rożny, 10. rzut rożny dla zespołu polskiego. Około 18 minut do zakończenia spotkania, 4-0 Polska prowadzi z Cyprem. Głową. Dejna. Ogromny ścisk. Kasperczak. Sybis. Nie. Nie otrzymał piłki od Terleckiego. Szarmach. Sybis lewą nogą. Przepięknie. Bramkarz na posterunku. Dejna po ziemi. Obrońcy wybijają. Lubański. Słupek. I bramki nie ma. Piłka poza boiskiem. Od bramki wybijać będą Cypryjczycy. Śliczne te akcje, parę już takich było pełnych ekspresji przeprowadzonych w ogromnej szybkości, no ale szkoda, że żadna z tych akcji nie zakończyła się bramką. Ciągle wracamy myślami do spotkania Dania-Cypr. No o tej porze w Kopenhadze mniej więcej było tak samo. A przyglądając się grze drużyny cypryjskiej w meczu z Danią, prezentowała mniej więcej takie same umiejętności, no a sądząc po bramkach zdobytych do tej pory w tym bramkowym pojedynku Danii i Polski, no jak na razie remis, ale mamy jeszcze trochę czasu. Nieporozumienie teraz. Sybis na prawą stronę, Lubański uciekł na lewą. Niewątpliwie Duńczycy w tej grupie, zwłaszcza po zwycięstwie polskiego zespołu w Portugalii, będą najgroźniejszym przeciwnikiem w walce o awans do finału Mistrzostw Świata. Mocne wybicie, nie ma jednak w przodzie nikogo. Nasi z głębi pola rozpoczynają z reguły swe akcje. Nie ma wysuniętego do przodu zawodnika. Teraz powrót prawie całej drużyny. Mają dużo swobody, więc Cypryjczycy. Stąd też na pozór wygląda ten okres gry, jak gdyby wyrównany. Dejna. Sędzia jednak pokazuje, że bramka nie będzie uznana. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego, bo Dejna chyba prawidłowo wybił tę piłkę bramkarzowi. No sędzia jednak był zdania, że za wysoko uniesiona noga. Rozpoczyna Kazimierz Dejna. Bardzo dobry mecz tego zawodnika w tym jubileuszowym 80. występie. I kondycja bez zarzutu.
na pewno w drugi. O właśnie, to jest to. A to już nie jest to. To już jest bramkarz Pandziaris. 15 minut do końca. Kasperczak. Obok Boniek. Mazur. Szarmach. Tak, słusznie, niech starszy się martwi. Terlecki. Na prawo zwód. Nie, akurat na lewo. No, 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 no. Dośrodkowanie. Dejna. Przystopował tę piłkę. Nie będzie już miał czasu na strzał. Tak jest. Dopadło go tam dwóch Cypryjczyków. Przez środek boiska przechodzą Cypryjczycy. Nadal prowadzą piłkę. Wrócił jednak Kasperczak. Piękna akcja. Indywidualna, powiedziałbym. Wziął na plecy aż trzech Cypryjczyków i poradził sobie z nimi. Sybis. Dejna. Terlecki, mający po prawej ręce Szarmacha. Szarmach, czekamy na strzał, przekazanie piłki, Dejna. No, brakuje tych paru centymetrów Kazimierzowi Dejnie. Nie ma szczęścia w tym ostatnim podaniu, które otwiera drogę do bramki. Kajafas. Canaris. Jeszcze raz skrzydłowy Canaris. No, mamy czterech Cypryjczyków w okolicach naszego pola karnego. Nie stracili piłki. Refleks Żmudy wyjaśnił sytuację. To jest już Andrzej Szarmach. Długie podanie na lewą stronę do Terleckiego. Idzie teraz sam, nie ma nikogo, ani z lewej, ani z prawej strony. Nadar Terlecki czeka na kogoś, nie ma nikogo. Zwód, przekazanie piłki, gol! Pięknie to zrobił Stanisław Terlecki. Przekazywał tę piłkę, tak się wydawało i mnie, i bramkarzowi Pandziarisowi, ale kiedy ten zrobił krok do przodu, licząc, że pójdzie dośrodkowanie tam do nadbiegających napastników, Terlecki, proszę popatrzeć, o właśnie, wrzucił tę piłkę. No, powiedzmy sobie szczerze, trochę przy pomocy bramkarza, który interweniował, ale interwencja była nieszczęśliwa. Piłka odbita od ręki już zapędzonego w innym kierunku Pandziarisa, trafiła po raz piąty do bramki Cypru. 5-0 Stanisław Terlecki na 15 minut przed zakończeniem meczu. O proszę, to jest właśnie ta sytuacja, którą starałem się barwnie opowiedzieć Państwu. A więc wyrównaliśmy teraz bilans bramkowy z Duńczykami, którzy na własnym terenie pokonali w tym właśnie stosunku reprezentację Cypru, która nadal gra z ogromną ambicją i zaangażowaniem. Teraz idą lewą stroną, Sava, Kajafas w środku, nadal Sava, wracają nasi zawodnicy. Jest Maculewicz, jeszcze tam walczy Cypryjczyk, jest drugi idący w sukurs Maculewiczowi. Dał sobie radę z dwoma zawodnikami, przekazanie piłki, jest Boniek, no i główka Bońka wyjaśnia nieciekawą, powiedziałbym, sytuację pod naszą bramką. Spokojnie teraz przechodzimy akcją prawą stroną. Kazimierz Dejna, mający z lewej strony Bońka. Jest także w głębi pola tutaj Włodzimierz Mazur. Ma on piłkę z lewej strony Terlecki, w środku Szarmach. To jest Terlecki. Na lewo teraz Lubański. Wyciągamy Cypryjczyków. Długi przerzut na lewą stronę. Włodzimierz Lubański. Nadal Lubański. Piękne zagranie, Terlecki. Ładne zagranie, niewykorzystane przez Terleckiego. Źle akurat ułożył tę nogę przy oddaniu tego, ale bardzo sprytne to było zagranie między trzema zawodnikami. Mam na myśli zagranie Lubańskiego. Rozpoczynają Cypryjczycy. Około 13 minut do zakończenia meczu. Dejna, Sybis, coraz bliżej pole karne, Sybis, piękna centra, Lubański głową do tyłu, to jest Terlecki, to jest Mazur, nie ma rzutu rożnego, jest aut dla zespołu polskiego, wrzucamy piłkę. Terlecki na rozdrób pola karnego, znów trybling, krótki zagranie,
i w tym samym miejscu out. Dejna, po prawej stronie Kasperczak, Henryk Kasperczak przymierza się tam. Świetny strzał, mocny strzał Andrzeja Szarmacha ponad poprzeczką. W pierwszej fazie wydawało się, że piłka będzie utrzymywała tę wysokość, z której może paść bramka. Jeszcze jeden na trybunach, 10 minut do zakończenia spotkania. Przypominam, 5-0 dla biało-czerwonych z Cyprem. Faulowany Cypryjczyk. Żmuda pomaga mu wstać. Canaris niewątpliwie najbardziej ruchliwy, ten z jedenastką w drużynie Cypru. Z lewej strony zawędrował teraz na prawe skrzydło. Mazur jest przy nim, jest także Żmuda. Piękne wyjście naszego stopera, który teraz ciągnie lewą stroną, Władysław Żmuda. Dejna, oj jak ładnie to zrobił, sprytnie. Szarmach, Lubański, Szarmach. Kasperczak z Sybisem, teraz Sybis, na prawej stronie już jest Kasperczak, wysokość pola karnego. Kasperczak, dośrodkowanie, bramkarz. No i ciekawa sprawa, w tych wysokich piłkach właściwie od początku nasi nie kwapią się do atakowania bramkarza cypryjskiego i wiele tych takich długich piłek, mocnych piłek wrzucanych na pole karne bramkarz cypryjski wyłapuje. Kolejny rajd i zbyt mocne podanie Zbigniewa Bońka. 9 minut na zegarze, ta jedna minuta chyba doliczona przez sędziego węgierskiego, pana Muncza. Widzicie, widzą państwo już tutaj deszcz okropny, warunki fatalne, tysiące parasoli, no i dziesiątki tysięcy ludzi, nikt nie opuszcza stadionu, nadal ludzie liczą na bramki. Rzut rożny dla zespołu polskiego, 11 rzut rożny, 5 bramek, jeszcze jeden zawodnik z Cypru poza boiskiem rozgrzewa się. Wysoka piłka, Żmuda, bramkarz, wylatuje mu piłka z rąk. Strzelał Szarmach, w bramce nie ma Pandziarisa, wrócił podobnie jak piłka na połowę drużyny Cypru. Dejna. Kasperczak, strzał z bardzo dalekiej odległości, 1,5 metra obok słupka. Kolega Pawliczak oddaje głos, proszę bardzo, kto to wchodzi? Halo, kolega Pawliczak. Kolegę Pawliczaka nie ma, natomiast mamy z numerem 13 piłkarza o nazwisku Omiru. Jeszcze nie bardzo wiemy, za kogo on wejdzie. Terlecki. Szarmach. Nadal Szarmach. Wyłapał piłkę. Terlecki. Po prawej stronie ma Lubańskiego. Lubański. Dribbling. Wyłożenie piłki. I obok górnego rogu piłka odbita, wychodzi poza boisko. Kolega Pawliczak, proszę bardzo, oddaję głos. A więc ten, który się rozgrzewał wcześniej, Christodoulos Omiru, zastąpi najprawdopodobniej Sortisa Kajafasa. Tak mi powiedział trener, tak jest, Kajafas schodzi, a więc taka sama zmiana, jak była w Kopenhadze. Dziękuję bardzo. Zapowiadanego rzutu rożnego jednak nie ma. Okazuje się, że piłka nie dotknęła po drodze żadnego z zawodników Cypru. Oto właśnie Kajafas, ten król strzelców, 39 bramek, no ale dzisiaj, powiedzmy sobie szczerze, nie błysnął tutaj jakimiś ogromnymi możliwościami. Inna sprawa, co podkreślałem już wielokrotnie, nasi obaj środkowi obrońcy, mam tutaj na myśli Maculewicza i Żmudę, bo takich trzeba ustawiać. Maculewicz wprawdzie z dwójką grał na prawej stronie, tam gdzie występuje jego kolega klubowy Henryk Antoni Szymanowski, znakomity zresztą obrońca, ale w większości jednak Maculewicz i Żmuda ryglowali dostęp do bramki w środku.
O, teraz właśnie Maculewicz, o którym mówiłem, poradził sobie, jest już Dejna. Teraz Dejna czeka, kto tam blisko podejdzie. Najbliżej był Maculewicz. Rozpoczynamy z głębi pola atakiem Boniek. Szarmach pokazujący Terleckiemu, żeby szedł do przodu. Boniek coraz bliżej pole karne. Boniek niecelnie. Żmuda. Maculewicz, Sybis po prawej stronie. I znów na pole karne. No zbyt jednostajnie nasi próbują zatrudniać obrońców Cypru. Za dużo tych piłek, wydaje mi się, długich w pole karne. Bez skutku, bez rezultatu. Żmuda faulowany. Kanaris, ten najbardziej rzucający się w oczy piłkarz drużyny Cypru. Mam na myśli napastników. I rzut wolny na parę minut przed zakończeniem spotkania. Co to znaczy parę? No na 5 minut przed zakończeniem spotkania dla drużyny Cypru. Dwóch zawodników przeciwnika, 5 naszych obrońców. Kanaris, powrót Sybisa, krótkie zagranie do Mazura, zwód Mazura, przejście z piłką, wychodzi od naszego pola karnego Mazur, bardzo ładnie zagrywa teraz na prawą stronę, Szarmach, trzech zawodników, poradził sobie z nimi Szarmach, czeka na Sybisa, Sybis idzie prawą stroną, ale Szarmach jest popychany rękami i w tym czwartym czy piątym zwodzie zatrzymany nieprawidłowo. Rzut wolny dla zespołu polskiego. Jest Kasperczak, jest Terlecki, jest Idejna. Patrzymy teraz na lewą stronę, na polu karnym. Lubański. Szarmach, odbita piłka od pleców. Wychodzi poza boisko. Rzut rożny dla reprezentacji Polski. Tu kolega Jacek Gucwa skrupulatnie notuje te wszystkie strzały i te rogi. Ile tu tych rogów mamy? 12, tak? 12 rzut rożny dla zespołu polskiego. Terlecki. Przerzut na prawą stronę. Nie przestawiła się jednak jakoś ta nasza drużyna. W momencie, kiedy wybiegał z bramki pan Dziaris, wpadł, trudno powiedzieć, na którego z zawodników polskich, czy też z własnej drużyny. W każdym bądź razie znów ten bardzo utalentowany piłkarz leży na boisku. Tym razem chyba kontuzja groźniejsza. No tak, wpadł na Mazura, podniósł się, ale to już się podniósł za pomocą naszego urządzenia. Starcie między bramkarzem cypryjskim a Mazurem było bardzo ostre. No i teraz jest ciekawa sytuacja. Trener już skorzystał z możliwości wystawienia dwóch zawodników i jeśli pan Dziaris nie odzyska sprawności fizycznej, w bramce będzie musiał grać któryś z zawodników z pola. A minuty płyną. Oczywiście sędzia doliczy ten czas. Już mamy minutę w rezerwie. Ogromnie trudno ustać na jednej nodze bramkarzowi greckiemu. Krótka narada. Publiczność już teraz wolniutko, ale bardzo wolniutko z niższych sektorów udaje się trochę wyżej. Patrzymy w kierunku bramki. No z ogromną trudnością, ale jednak utykając zajmuje swoją pozycję bramkarz cypryjski. Wybicie piłki. Boniek. Nadal Boniek. Out. Patikis, przy nim Terlecki. Boniek po prawej stronie. Kto tam jest? No jest Dejna, wrzut na pole karne. Terlecki. Boniek. No wszystko to ciągle po lewej stronie. Nie ma teraz tych przerzutów na prawą stronę. No może Kasperczak, tak jest. No co rutyna, to rutyna. Maculewicz. 5 metrów ponad poprzeczką. Oto Henryk Maculewicz, 26-letni
świetny zawodnik krakowskiej Wisły. Piękna sylwetka, wspaniałe warunki fizyczne, szybkość, inteligencja. Inżynier Akademii Górniczo-Handlowej. Górniczo-Hutniczej. No, ale już skoro mówimy o tych dyplomach, to warto powiedzieć, że również mieliśmy magistra w pierwszej części meczu. Mowa o Bogdanie Masztalerze z opolskiej Odry, no a także Henryk Kasperczak. Mamy nadzieję, że za rok skończy Akademię Wychowania Fizycznego. Tymczasem na boisku Cypryjczycy, na pewno Kanaris, tak jest, z lewej strony, skrzydłowy, powrót za piłką odbitą przez Maculewicza. Maculewicz, wyjście Kasperczaka, po prawej stronie Dejna, środek boiska, nadal Dejna. Maculewicz obok niego, w środku Szarmach, jest także Mazur. Cypryjczycy, no ja rozumiem te manewry w środku pola, te podawania, te ataki pozycyjne, ale Cypryjczycy nie dają się wyciągnąć z pola karnego. Murem tam stoją w tej chwili w 10, bo w przodzie mamy tylko Kanarisa i nie jest to tak łatwo przedostać się tam z piłką na czystą pozycję strzelecką. Schodzi z boiska Terlecki. Mamy nadzieję, że jakaś krótkotrwała kontuzja. Tak. Utyka, ale do końca już nie dużo pozostało czasu. Terlecki idzie do środka. Maculewicz. No i nasi po tych 5 bramkach jak gdyby stracili tę ochotę strzelecką. Może teraz po dośrodkowaniu Terleckiego po ziemi na lewą stronę. No wejście w pole karne i tutaj była sytuacja do uzyskania 6 bramki. Jeszcze Kasperczak nieustannie tam uruchamiający z lewej, z prawej strony swych rodaków. Na lewej stronie Boniek. Znów na lewo do Terleckiego. Piłka poza boiskiem. Aut. Jedna z ostatnich akcji spotkania Polska-Cypr. Czekamy na tą 6 bramkę, na tę 1 bramkę więcej od Duńczyków. No ale czy starczy czasu? Teraz mamy Bońka. Po prawej stronie 6 naszych zawodników. To jest Szarmach po ziemi. Terlecki na prawą stronę. Nie wiem, miał przed sobą bramkę. Pole otwarte, był tylko bramkarz, niewykorzystana sytuacja. Kanaris w trójkę, nasi zawodnicy zatrzymują indywidualną akcję Cypryjczyka. Janusz Sybis z lewej strony, teraz Terlecki obok niego. Terlecki przez siebie, Sybis już nie zdążył, piłka poza boiskiem. No i chyba to spotkanie zakończy się identycznym rezultatem jak Danii z Cyprem. Sędzia już spogląda na zegarek nie pierwszy raz. Wrzut piłki przez Sybisa. Maculewicz. Długa piłka. Głową wybijają. Szarmach, pole karne. Szarmach za wysoko, ale tam jeszcze piłka jakimś zadziwiającym sposobem spadła poniżej poprzeczki. Sybis, jeszcze jeden aut. No i w ostatnich tych sekundach, można powiedzieć, mimo 2 świetnych sytuacji, nie wykorzystaliśmy szansy. Sędzia pokazuje, że będziemy egzekwowali rzut wolny. Nie. Jeszcze raz piłka poza boiskiem, źle wrzucana z autu. Sybis, Maculewicz. No nie bardzo wiem, o co chodziło sędziemu. Rzutem sędziowskim rozpoczął taką sporną sytuację. Cypryjczycy przechodzą krótko, parę metrów.
Akcja zespołu polskiego, Szarmach. Aut, blisko pole karne. Sekundy i już po sekundach, i już po meczu Polska-Cypr. A więc proszę Państwa, zwyciężyliśmy w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Świata w Argentynie. 5-0, przypomnę rezultat z Porto, 2-0 z Portugalią, 5-0 z Cyprem i strzelając przeciwnikom 7 bramek nie straciliśmy żadnej. No przyznam się szczerze, że liczyliśmy na trochę więcej, ale rezultat identyczny jak w spotkaniu naszych najgroźniejszych rywali Tuńczyków z Cyprem. Bramki, Dejna 2, Szarmach. Boniek i Terlecki w drugiej części meczu. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Gratulacje dla biało-czerwonych i dla trenera Jacka Gmocha i sztabu szkoleniowego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zwycięstwo nad Cyprem, pamiątkowa wymiana koszulek. Kończymy naszą relację ze Stadionu Dziesięciolecia i żegnamy się tradycyjnym do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję Państwu.